Mamy nakręcone dwa odcinki, nie, trzy odcinki. Trzy odcinki z trzema artystami, z panem Toruńskim, z panem Staszko oraz z panem Ajersztem. Właśnie wczoraj przyjechała do nas grupa z Unisławia, grupa, która prowadzi z nami warsztaty, grupa młodzieży, i udało nam się w ciągu tych dwóch dni nagrać materiały do dwóch zwiastunów. Tak, jutro jedziemy do pana Sikory nagrywać kolejny materiał i w tym tygodniu jeszcze nagramy kolejne z panem... Zabłockim, jeżeli się uda. Chcemy pokazać jakby nasz rejon, jakby upowszechnić go. Tak, rozpowszechnić artystów naszego rejonu, tak? Bo w sumie młodzi ludzie najczęściej nie słyszą o takich artystach, takich malarzach, rzeźbiarzach, artystach ludowych. A mam nadzieję, że przez ten film jakoś pokaże się ich, że oni istnieją, że oni funkcjonują, poświęcili życie tak naprawdę dla tej swojej pasji. I chcemy uwiecznić ich dzieła i upowszechnić ich pracę na większą skalę. Wszystkie wycieczki i wszystkie właśnie takie przyjazdy, na przykład ludzi z Unisławia, którzy są tutaj, załatwiamy sobie sami, więc musimy też tak jakby biznesowo... Tak, działamy na finansach normalnie, musimy sobie wszystko organizować, zamawiamy sami sprzęt. To, co Kasia powiedziała, ogarniamy wszystko sami.